Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Carmen Bohol, Filipiny. Słuchajcie, poważny temat dzisiaj dla mężczyzn. Film jest w zasadzie, porozmawiamy o tym, jak oszukują Filipinki, jakich metod używają. Dam wam kilka przykładów. No i jak po prostu usłyszycie którąś z tych historyjek, to dobra rada wujka Mariusza. Otwórzcie sobie. Od razu. Wiem, jak to działa w praktyce. My mężczyźni jesteśmy tacy, a może ta jest inna, a może ma podbramkową sytuację, a może coś. Zawsze sobie to tłumaczymy. A prawda jest taka, nie myśli o tobie poważnie. Interesują pieniądze ją tylko. I no, zapraszam na film. Zobaczycie. Te metody ich są naprawdę mega. Więc tak. Na samym początku od razu powiem wam jedną rzecz. Jeżeli na którymkolwiek etapie waszej znajomości z dziewczyną na Filipinach usłyszycie o pieniądzach, od razu sobie odcinkę róbcie. Nie wchodźcie w to dalej. Naprawdę nie ma sensu, ja to już przerabiałem. Tłumaczyłem sobie, tak jak powiedziałem wam wcześniej, że no może akurat taka jest sytuacja teraz, ale może ma podbramkową sytuację. Nie, nie, to nie jest podbramkowa sytuacja. Chodzi o to, żeby po prostu wyciągnąć z ciebie kasę. Pierwsza z takich metod to jest... Będę wracał do tego cały czas, bo w zasadzie dużo rzeczy, które wam powiem, jest właśnie połączone z tymi pieniędzmi, no bo w sumie o tym jest film. Ale pierwsza z takich metod, które mówią, to mam chorą babcię, dziadka, wujka, trzeba zapłacić za szpital, czy nie mógłbyś pomóc jej? No, to jest właśnie jedna z takich historyjek. Mało tego, ja ci powiem, kiedyś na swoim przykładzie dostawałem wiadomości na Messengerze od dziewczyn i czasami się wiadomości, znaczy zdjęcia powtarzały, czyli po prostu kilka dziewczyn wysyłało te same zdjęcia chorej babci w szpitalu. Po prostu na Google, gdzieś tam Google Image gdzieś tam znalazły na tych zdjęciach, wysłały: o, tu babcia leży w szpitalu, mam ciężką sytuację i tu płaczę, wysyła jakieś te emoty, ikonki, tak, zapłakana i pomóż mi, potrzebuję pomocy, przyjadę do ciebie zaraz. Także słuchajcie, od razu odcinamy się od takiego człowieka, to jest zła kobieta. Kolejna z rzeczy, które możesz usłyszeć, poznając Filipinkę, to na przykład: nie mam prądu, wyłączyli nam prąd, czy nie mógłbyś po prostu wysłać parę groszy, żeby zapłacić za prąd. To samo jest z telefonem: popsuł mi się telefon, nie działa mi głos, ekran i różne inne tam historie z tym telefonem. Albo komputer, albo nie mam telefonu. Jak takie coś usłyszysz, od razu odpalaj. Słuchaj, kto jak kto, ale Filipinka każda jedna ma telefon. Także nie wierz w takie cuda, że nie ma telefonu. Ma, po prostu chce wyciągnąć pieniądze od ciebie. Proste. O kupowaniu ziemi to już mówiłem. Czasami jak już jesteś w związku, nie jesteś jeszcze małżeństwem, a ona non stop cały czas mówi o ziemi, tutaj też zapaliłaby mi się czerwona flaga, czerwona lampka. Ale to zależy. No wiecie, z tą ziemią ona, ja tłumaczyłem w poprzednim filmie, tak? No, jak nie myśli poważnie, to cię po prostu zrobi na tą ziemię i stracisz pieniądze. Zdarzają się też takie kobiety, kiedyś było ich więcej. Takich przypadków teraz mniej, to tłumaczyłem w poprzednim filmie odnośnie, to tytuł był coś jak kupić ziemię na Filipinach, o, tam wspomniałem o tym, także zapraszam do tego filmu też, zobaczcie. Nie będę się tu rozgadywał jeszcze raz na ten sam temat. Jak dzwonisz do niej, jest non stop zajęta, nie odbiera telefonów, nie ma czasu, to jest też czerwona lampka. Słuchaj, no prawdopodobnie z kimś rozmawia, z jakimś innym facetem, no nie ma czasu, albo się spotyka w tym samym czasie, nie? Jak ty próbujesz zadzwonić, bo one tak mają,
Czy po prostu często gęsto mają kilku facetów, takich sponsorów. Ty jesteś jednym z nich, no i wiesz, jak ona rozmawia z nim przez telefon, z jakimś tam gościem, a ty, wiesz, tu wypisujesz SMS i przeszkadzasz, no to nie będzie odbierać. Czy na przykład spotkała się z kimś, a tutaj, a ty wysyłasz jakieś słodkie wiadomości w tym czasie. Ja miałem kiedyś taką dziewczynę, która potem mi zdradziła, powiedziała, że ona tak naprawdę na brak pieniędzy to nie musi narzekać. Ładna dziewczyna, bardzo ładna. Miała kilka takich sponsorów, którzy wysyłali duże pieniądze, bo zarabiała około 5-6 tysięcy dolarów na miesiąc. Także z każdym była dziewczyną i umawiała ich tak na przyjazd tutaj na Filipiny, żeby czasem w tym samym czasie tych dwóch kawalerów zakochanych po uszy nie przyjechali. Kurde, to co tu się dzieje, to jest po prostu masakra. Ale tak jest, no, naprawdę tak jest. Jakaś wojna. Psy walczą. Także nie odbiera, jest zajęta, mało ma czasu dla ciebie. Czerwona lampka. Ja bym od razu odciął się. Zabiera na randkę ze sobą całą rodzinę lub koleżankę. No tutaj to jest troszeczkę taka inna sytuacja, bo dla nas to jest niepoważne i z czymś takim się w Europie nie spotkamy. A tu rzeczywiście tak jest, że jak poznajesz dziewczynę pierwszy raz i się gdzieś z nią umawiasz, no to ona przyjdzie albo z siostrą, albo z kuzynką, czy tam z kuzynem, albo zabierze całą rodzinę ze sobą. Mówią, że to kultura Filipin, że tak się dzieje, co niektórzy, że tak jest po prostu. Ja w to nie wierzę. Tu nie chodzi o żadną kulturę czy zwyczaj. Dziewczyna się może ciebie wstydzić, ale to wiesz, wcale nie musicie iść na randkę pierwszy raz, możesz przyjechać do niej. Ja myślę, że to po prostu też jest sygnał do tego, żeby uważać. Ona po prostu zabierze całą rodzinę ze sobą. Czasami w restauracji widziałem takich kawalerów starszych. 15, może 20 osób siedzi, on sam, jeden jedyny forner tam po środku. No co, przyszła rodzina, się najadła. Wiesz, fajny kawaler w sumie, nie? Bo zasponsorował, znaczy, że ma pieniądze. Takie badanie też podłoża, czy ma, bo jak się nie zgodzi na to, żeby cała rodzina przyszła, to może nie ma pieniędzy, nie? Także czerwona lampka kolejna. Bardzo często też słyszałem, prosiły mnie o to, żeby zapłacić za szkołę. Jakieś tam studentki, nie wiem, na uniwersytecie mają ciężką sytuację, nie mam na szkołę, zapłać mi za cały semestr, czy tam za rok najlepiej. Zaraz będzie mówiła, żebyś jeszcze jej zapłacił za mieszkanie. No i jedzenie też będzie głodować. Także też tutaj czerwona lampka, takie rzeczy się zdarzają, słuchaj, naprawdę. Zaufaj wujkowi Mariuszowi. Trochę przerobiłem, trochę tu mieszkam, już ponad 6,5 roku tych związków miałem, nie ma się czym chwalić, ale miałem tych związków bardzo dużo niestety, zanim trafiłem na kobietę dobrą kobietę, to mogę powiedzieć z sercem, z ręką na sercu, że jest bardzo dobrym człowiekiem, ale zajęło mi to, no, nie wiem, 5 czy tam 4,5 roku ciężkich poszukiwań. Takie są też, naprawdę, tylko trzeba po prostu je znaleźć. Kolejna bardzo ważna informacja. Jak podczas rozmowy zapyta się ciebie, czy masz biznes, czy planujesz otworzyć biznes, albo czy dom, czy masz dom, czy będziesz budował dom, no weź pomyśl logicznie, no, którą kobietę takie coś na początku znajomości interesuje? Spotykasz, poznajecie się, no chcę ciebie poznać, tak? Chcę ciebie poznać, kim ty jesteś, jakim ty jesteś człowiekiem. Nikomu by normalnemu, który myśli poważnie, nie przyszło do głowy, żeby pytać się o biznes, czy jakieś domy, czy majątki, co ty posiadasz, no.
Mężczyźni, ogarnijcie się z tym, naprawdę, to jest bardzo często. To nie jest ciekawość, to nie jest zwykła rozmowa, to jest po prostu badanie no, podłoża. Gdzie jestem, w jakim miejscu, jakie są szanse, czy może ma kasę, czy może nie ma. Jak ma biznes, no to w ogóle już jest super fajnie i będę go bardziej kochać. Jak ma dom, no to już jest w ogóle też cudownie, no. A jak nie ma, no to, a czy ma na to pieniądze, nie? Także dalej będzie badać, zadawać jakieś głupie pytania, które my mężczyźni po prostu lekceważymy. Te wszystkie sygnały my dostajemy od tych kobiet tutaj na Filipinach. Ale no, facet to jest facet. Zobaczy, wiesz, młodą kobietę i od razu mu się mózg wyłącza i po prostu dostaje sygnały, a je lekceważy i nie chce ich słuchać. No, ja tak miałem, no. Mówię po sobie i wiem, że tak jest. Wiem, że mężczyźni tak robią, jak ja robiłem. Także dzielę się z wami waszymi przeżyciami, tak. Jak widziałem ładną kobietę, to mi mózg się wyłączał i załączało się gdzie indziej. No taka jest prawda, no co będę oszukiwał. Cały czas siedzą na telefonie, kolejna czerwona flaga. Siedzi z nią w restauracji, ze znajomymi, ona non stop na telefonie. Ja wiem, że Filipinki tak mają, że cały czas siedzą. Jak ją nudzi rozmowa, albo wszyscy rozmawiają na przykład po polsku, a ona jedna, jedyna tam siedzi, no to rozumiem. Ale jeżeli wszyscy rozmawiają po angielsku, a ona, wiesz, tam zajęta na telefonie, uważaj z tym. Uważaj z tym, bo to też jest taki sygnał, że może no nie jest zainteresowana tym towarzystwem albo tobą, jak na przykład sami siedzicie i ona cały czas na telefonie, no słabe trochę, nie? Także też czerwona flaga, żeby po prostu się jakieś tam tarapaty nie wpakować dalej. Jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Filipinki mają zamknięte grupy na Facebookach. Na przykład jest grupa Filipinka, na przykład Polak, nie? Czyli wszystkie związki, gdzie jest Filipinka i Polak. Dziewczyny się tam na tej grupie spotykają i wymieniają się doświadczeniami, poglądami, radami, co zrobić, jak jest problem, także i to jest każdej narodowości się tyczy, to jest taka grupa o Polakach, Niemcach, Francuzach, na całym świecie, te wszystkie dziewczyny, które mają związek z daną narodowością, mężczyzną z danej narodowości, no to się rejestrują, zakładają takie grupy i tam się wymieniają też. Jak są jakieś niepoważne, które chcą oszukać, to też sobie dają rady, jak go zrobić, jak najlepiej na przykład Polaka oszukać. Są mistrzyniami manipulacji, to fakt. Trzeba im to przyznać. A nam, jak widzimy ładną kobietę, jak już powiedziałem wcześniej, wyłącza się mózg, załącza co innego i dajemy się manipulować. Dlatego trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Nie bądźcie jednym z tych, którzy po prostu zostali oszukani. Szczególnie na kasę, bo czasami to są naprawdę duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze, na które pracowaliście ciężko, nie wiem, oszczędzaliście pół życia czy całe życie, a taka kobieta, która po prostu was zbajeruje, pozbędzie was tych oszczędności. Tak często bywało i bywa na Filipinach. No i pewnie będzie cały czas. No i na podsumowanie jedna rzecz jeszcze. Bardzo, ale to bardzo dużo osób, panów, szczególnie starszych, przyjeżdżających na Filipinach, na Filipiny na emeryturę, godzi się na takie warunki. Mimo że wiedzą, że ona ich na przykład nie kocha, że tu chodzi o kasę, to mimo wszystko no mają te pieniądze, im to odpowiada i godzą się. Mówię, przeważnie to są mężczyźni starsi, 60-70 lat, najczęściej z Ameryki czy z Kanady lub Australii, to jest najczęściej. No im odpowiada to. Kiedyś byłem, bo ja już, jak już wam powiedziałem wcześniej, ja rozumiem, jak Filipińczycy rozmawiają, na tyle, żeby wiedzieć, o czym rozmawiają.
I kiedyś byłem w towarzystwie Filipinek, rozmawiały ze sobą, się dzieliły między sobą informacjami, która ile ma. Oni mówią allowance, czyli takie, no nie wiem, kieszonkowe zasiłek od swojego partnera. Jedna mówiła, że ma $400, inna tam 600. Jedna mówiła, że no co ty, ja to za 1000, to 1000 to jest minimum, tak? No, wymieniały się tam tymi kwotami różnymi. Ja po prostu buzię otworzyłem, nie wiedziałem, co mam powiedzieć. To było na plaży, na Panglao. Szok normalnie. Nie wiedziałem, naprawdę, mówię, Boże, jakie wartości, nie? A każda z tych dziewczyn miała takiego właśnie pana starszego. Jeden chyba był Niemiec, dwóch Amerykanów. No także tak jest na Filipinach, drodzy panowie. Uważajcie, uważajcie. Dobra, to tyle na dzisiaj rad. Dziękuję bardzo, że oglądaliście film. Wiem, nie to, że mam nadzieję, tylko wiem, że wam pomogłem tym filmem. Tylko nie lekceważcie tego, co powiedziałem. Ja naprawdę jestem bardzo szczerym człowiekiem. Moje intencje wobec was są dobre, żeby wam się nie stała krzywda. Po prostu już to przeszedłem. Byłem tam i dzielę się z wami tymi informacjami. Jak to mówią, wiedza warta miliony, naprawdę. Miliony, bo tyle możecie stracić. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Hej.